Z nowym pomysłem wyszedł radny Marek Zborowski-Weichmann. Na biurko prezydenta Suwałk trafiła jego interpelacja o ustanowienie strefy wolnej od dymu tytoniowego na znacznym odcinku ulicy Sejneńskiej. Propozycja ta to efekt petycji podpisanej przez około 300 osób, które uznały, że w pobliżu jednostek oświatowych taki zakaz powinien obowiązywać. Według propozycji radnego zakaz miałby obowiązywać od skrzyżowania z ulicą Utrata, obejmować skwer Aleksandry Kujałowicz i wieść dalej w kierunku torów aż do końca posesji z numerem 35. Nie można wykluczyć, że inspiracją do interpelacji była diagnoza oceniająca zagrożenia dla dzieci i młodzieży szkolnej uczącej się w suwalskich placówkach. Z opracowanego dokumentu wynika, że około 46% uczniów szkół ponadpodstawowych i około 23% uczniów podstawówek potwierdziło w anonimowych ankietach, że, i tu cytat, palenie wciąż jest modne i pozostaje wartością cenioną, która może służyć za element zdobywania popularności w środowisku. Z tych samych ankiet wynika, że inicjacja nikotynowa uczniów najczęściej następuje na wakacjach. Aż 42% ankietowanych wskazało taką właśnie odpowiedź. Po raz pierwszy po substancje zawierające nikotynę w domu sięgnęło 25% palących uczniów podstawówek, a w szkole 16%. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych inicjacja najczęściej następowała w szkole, 31% palących, nieco mniej na wakacjach, a 17% sięgnęło po używkę podczas imprezy.